wieczorem. Ale z całą pewnością świętowanie będzie udane. Znam te plany, zapewniam Państwa. Tymczasem popołudnie poświęcimy drugiemu powodowi naszego dzisiejszego spotkania, a jest to przyszłość. Przyszłość zarządzania produkcją dokumentów w firmie. A przyszłość, o czym będziemy Państwa przekonywać, to konika Minolta. A tę przyszłość, Szanowni Państwo, kształtują klienci firmy, ponieważ latem, w lipcu i sierpniu, firma przeprowadziła badania, zapytała swoich klientów, jakie są ich oczekiwania i wymagania. I te właśnie kształtują... W światowym kryzysie. No i nie mówiąc o tym, jak to było? OPS, Optimized Print Services. No właśnie, właśnie mówię. Wdrożenie takiego systemu musi wiązać się z całym szeregiem problemów. Ale mógłbym Pan nie przerywać, dobrze? Bardzo dziękuję. Ja jestem całkiem na bieżąco, mimo że może nie wyglądam. Na początek audyt. Przecież to jest niedopuszczalne, żeby jakiś facet pamiętał się po mojej firmie przez 3 miesiące, pił moją kawę i sprawdzał, ile takich urządzeń można postawić na moich dębowych parkietach. A moim małym, wgranym drukarkom czegoś brakuje? Czy co? Że czasem się psują? A co się nie psuje? Że papier się zatnie? Że kartridże zajmują trochę miejsca w magazynie? Że nie wszystkie pasują? Że mój ID nie zawsze może zająć się swoją robotą, bo musi naprawić jakieś urządzenie albo 32 naraz? A kto by tam zwracał uwagę na fakturę na 100 zł, skoro koszty eksploatacji całej floty wynoszą rocznie zaledwie... Ile? Niech no ja torbę moją księgową. Ale właściwie sami mówiłem, żeby nie zawracała mi głowy fakturami poniżej 100 zł. Zaczęły się chyba gdzieś... Tu. Ale mógłbym Pan nie przerywać, dobrze? Bardzo dziękuję. Ja jestem całkiem na bieżąco, mimo że może nie wyglądam. Na początek audyt. No dobrze, jednak pozwolę sobie przerwać. Audyt poprzedzający wdrożenie Optimized Print Services nie trwa 3 miesięcy, jak Pan twierdzi, a jedynie od 4 do 6 tygodni. No dobra, ale skąd mam pewność, że koszta wdrożenia OPS kiedyś się zwrócą? Czy kiedykolwiek w ogóle się zwrócą? No, tutaj to już musi Pan zainwestować w kalkulator. Optimized Print Services pozwala oszczędzić 30% wydatków związanych z procesami druku w firmie w skali roku. Przede wszystkim jednak usprawnia pracę, dostosowując dotychczasową infrastrukturę drukującą do potrzeb osób i działów z tą Pańską szklanką. O, szklanki nie widzę, ale... Pełna i to nie jedna. Dzięki temu, że w porę zauważyłem wyzwanie i możliwości, teraz mogę się cieszyć chwilami zasłużonego wypoczynku. No dobrze, i tym nieskromnym oświadczeniem zakończymy tę część naszego spotkania.